Witamy widzów TV28, to jest program Rzut okiem na samorząd, a dzisiaj, proszę Państwa, dla naszej telewizji to duże wyzwanie, bo dzisiaj w naszym studio gościmy Komitet Wyborczy Konfederacji. Ja poproszę wszystkie te osoby, które dzisiaj goszczą w naszym studiu, aby się przedstawiły, a później już za kamerę będziemy zadawać pytanie do uczestników tego naszego programu. Zatem zapraszam. Nazywam się Wójcik Mateusz, jestem kandydatem do Rady Powiatu Limanowskiego w okręgu numer 1 z pozycji pierwszej listy numer 2. Nazywam się Liliana Haszczyc, jestem kandydatką do Rady Powiatu z okręgu numer 1 na pozycji numer 2, lista numer 2. Bartłomiej Górka, lider listy Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu numer 2, gmina Limanowa, gmina Laskowa. Zagłosujcie, nie zrobię wam pod górkę. Łukasz Smoroński, pochodzę z Rupniowa, startuję do Rady Powiatu z listy numer 2, z okręgu numer 2 i z pozycji 4. Nazywam się Fornal Michał, jestem z Mszany Dolnej, startuję do Rady Powiatu Limanowskiego, okręg numer 3, pozycja numer 3. Konrad Kucharzak, mieszkaniec Mszany Górnej, okręg numer 4, gmina Mszana Dolna i numer 1 na liście. Zapraszam do zagłosowania na moją osobę. Nazywam się Krystian Kaczmarek, jestem z Woli Skrzydleńskiej, kandyduję do Rady Powiatu Limanowskiego z okręgu numer 5 obejmującego gminę Dobra i gminę Jodłownik, numer 1 na liście. Witam Państwa, Agnieszka Maliczak, mieszkam w Stroniu, jestem bezpartyjną kandydatką do Rady Powiatu Limanowskiego, okręg 6, czyli gmina Łukowica, Kamienica, 1 na liście. Pani Agnieszko, skąd pomysł, żeby znaleźć się na liście Konfederacji Bezpartyjnych Osób i co Panią skłoniło do tego, żeby właśnie zdecydować się do kandydowania do Rady Powiatu Limanowskiego? No, muszę powiedzieć, że długo się nad tym zastanawiałam i podjęłam wyzwanie, dlatego że to, czym się zajmuję obecnie, a promuję region. Jestem promotorem regionu, pracuję z dziećmi, uczę ich poprzez gry i poprzez zabawę. Ponieważ nie jestem tutaj rodowitą mieszkanką naszego powiatu, pochodzę z Wielkopolski i po prostu miłość do gór, do regionu, do kultury spowodowało, że zakochałam się tak bardzo w tym miejscu. Mamy tak bogatą, piękną historię, przyrodę. To wszystko mnie tak ujęło, zafascynowało, że postanowiłam po prostu spróbować i dalej zrobić wszystko, żeby promować nasz region. No i chyba tyle. Dziękujemy. Poproszę o przekazanie mikrofonu. Z tego, co pamiętam, gmina Dobra i gmina Jodłownik. To jest Twój okręg wyborczy. Poproszę Cię o imię, żebym... Krystian. Krystian, to jest niełatwy okręg. Wiemy, jakie nazwiska właśnie z tego Twojego okręgu będą Twoimi rywalami. To są nawet radni obecnej kadencji. Czym chciałbyś właśnie tych wyborców przekonać do swojej osoby? Znaczy, przede wszystkim chciałbym, żeby powiat limanowski był bardziej proaktywny w tym, co robi. To, co widzieliśmy nawet po ostatnich kadencjach, że nie widać tych inwestycji, nie widać też takiego właśnie proaktywnego działania w celu nawet rozwoju przedsiębiorczości czy większego wsparcia edukacji, żeby faktycznie czy młodzież, która wychodzi ze szkoły, była bardziej przygotowana nawet do wejścia na rynek pracy, czy też nie ma takiego wsparcia bezpośredniego dla przedsiębiorców i to nie chodzi nawet tylko o wsparcie finansowe, ale też o wsparcie merytoryczne, żeby mogli rozwijać swoją działalność, czy na przykład tych, którzy chcą założyć działalność, żeby otrzymali właśnie takie merytoryczne wsparcie eksperckie, żeby to mogli zrobić. Dlatego kandyduję właśnie do Rady Powiatu, żeby to troszeczkę ożywić na tyle, na ile będę mógł, żeby właśnie ten powiat się jeszcze bardziej, jeszcze aktywniej rozwijał. Dzięki. Konrad Kucharzak, tego akurat pana znam z kilku billboardów, chociażby z ostatniej kadencji, przepraszam, ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu. Konrad, ty również nie masz łatwego zadania.
Wiemy, jak ułożyła się lista radnych, którzy właśnie z tego okręgu no, reprezentowali ziemię zagórzańską w tej ostatniej pięcioletniej kadencji. Jaki ty masz pomysł właśnie na to, żeby troszkę no, uszczknąć tych głosów właśnie tym radnym, którzy reprezentowali powiat przez ostatnie 5,5 roku. Na wstępie chciałbym też powiedzieć, jestem przedsiębiorcą. Tutaj po prostu też kandyduję z tego względu, że nie oszukujmy się, praca w powiecie potrzebuje też osób, którzy znają się na rzeczy, jak wydawać środki, jak zarządzać i tak dalej. Wydaje mi się, że ja te umiejętności nabyłem już kilka lat temu. W polityce też już jestem od jakiegoś czasu i postaram się też wykorzystać swoją wiedzę, swoje umiejętności do tego, aby współpracować też z innymi ludźmi. I oczywiście pozdrawiam też konkurencję, wiadomo też o kogo chodzi, bo trudno będzie, ciężko będzie wygrać. Jedynki są dość mocne, ale wszystko zrobię na ile mogę, żeby po prostu wygrać i żeby tutaj wszyscy ludzie byli zadowoleni z mojej osoby. Dziękuję. Proszę przekazać dalej mikrofon. Mszana Górna. Mszana Dolna. Właśnie. Teraz pytanie dotyczące tego, czy ty jesteś zadowolony, bądź jak też byś ocenił tych, którzy reprezentowali właśnie Mszanę Dolną w tej kończącej się kadencji Rady Powiatu. Ogólnie złego słowa oczywiście powiedzieć nie mogę, też nie lubię, wolę mniej mówić, więcej działać na temat innych również. Natomiast wiem, że można zrobić więcej. Mamy wielki potencjał w powiecie i tutaj tak samo u nas w mieście. Same miasto Mszana Dolna mocno się rozwija, ale brakuje paru aspektów, które można zdecydowanie poprawić. Między innymi większy dostęp do żłobków, tańsze żłobki, więcej rozrywki dla młodych, dla starszych. Tego zdecydowanie u nas brakuje. No i też rozwój lokalnego biznesu. Sam też gdzieś tam jestem, podobnie jak tutaj kolega, przedsiębiorcą i chciałbym też na to postawić, żeby gdzieś tam ludzie mieli większą możliwość rozwojową, przyciągnąć inwestorów i poprawić taki ogólny dobrobyt u nas w mieście, w powiecie. Proszę o przekazanie mikrofonu. Gmina Limanowa, miejscowość Rupniów, dobrze pamiętam? W takim razie gmina Limanowa to największa oczywiście jednostka samorządowa powiatu limanowskiego, dlatego ciebie zapytam, czy młodemu człowiekowi łatwo bądź trudno, jeżeli trudno, to dlaczego nie może realizować siebie i swoich pomysłów właśnie w skali powiatu? No ogólnie to jest bardzo trafne pytanie, dlatego że ja idę poniekąd kandyduję do Rady Powiatu z założeniem, żeby powołać Młodzieżową Radę Powiatu. Taka inicjatywa mogłaby się przyczynić do tego, aby młode osoby mogłyby bardziej zaangażować się w politykę, albo nawet niekoniecznie w politykę, tylko swoje pomysły mogłyby wprowadzić poniekąd w życie, mogłyby dyskutować na temat spraw, które są dla nich ważne i przez to też młodsze osoby mogłyby po prostu podzielić się z tymi starszymi swoimi pomysłami, bo jak dobrze wiemy, też osoby starsze niekoniecznie wiedzą, co jest dobre dla osób młodszych, no i też na odwrót, więc uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Tak samo też jak na przykład referenda lokalne, żeby też oddać głos mieszkańcom. Przekazujemy mikrofon Bartłomiej Górka. Pytanie o komitet, bo mniemam, że skoro ty będziesz mówił o programie już na zakończenie tego naszego programu, który tutaj realizujemy, no to chciałem cię zapytać, jak był wykonany dobór osób, które zgodziły się bądź już sympatyzowały właśnie z waszym ugrupowaniem? No ja nie ukrywam, że my mamy bardzo dobry kontakt z naszymi sympatykami. Wydaje mi się nawet, że jesteśmy ewenementem na skalę powiatu limanowskiego, jeżeli chodzi o aktywność naszych sympatyków, którzy bardzo często pojawiali się na spotkaniach, którzy bardzo chętnie uczestniczą w życiu wszystkich partii składowych Konfederacji. Jeżeli chodzi o zbieranie osób na listach, no to podstawową rzeczą byli oczywiście członkowie partii, którzy byli chętni kandydować i bardzo pomógł nam tutaj ten szyld, ta koalicja z bezpartyjnymi samorządowcami. Uważam, że takie otwarcie drzwi, to jak to powiedział Grzegorz Braun, stara dobra konfa wróciła, otwarta, ale nie na przestrzał. I bardzo wiele wspaniałych osób dzięki temu otwartemu szyldowi do nas przybyło, chociażby pani Maliczak, chociażby kolega Kaczmarek, to są osoby, które nie były zrzeszone w żadnej z partii, które gdzieś tam sympatyzowały, ale niekoniecznie brały aktywny udział w życiu partii, w życiu politycznym, więc uważam, że tutaj ten szyld był bardzo pomocny w konstruowaniu list.
Dziękuję, Bartku. Pytanie do pani, bo jeszcze nie było pytania o to, że kobiety znalazły się w komitetach wyborczych nie tylko waszego ugrupowania, ale tych kobiet jest więcej. To jest bardziej skłon w stronę tego elektoratu kobiet, który, no, nie ukrywajmy, będzie decydował o wyniku tych wyborów, czy raczej po prostu chęć takiego pokazania, o tak, my jesteśmy, traktujemy wszystkich równo, jak to jest w pani przypadku? W moim przypadku jest to, że jestem kobietą, która interesuje się polityką też już od dawna, należę do Konfederacji dla Kobiet i właśnie z tego względu chcemy też pokazać, że kobiety mogą być również siłą w polityce i możemy również wiele działać i chcemy po prostu też zrównać te siły polityczne i pokazać, że kobiety też dużo potrafią i dużo chcą osiągnąć w tym względzie. Dziękuję, przekazujemy mikrofonik dalej. I ostatnie pytanie. Jeżeli uda wam się przedrzeć do Rady Powiatu Limanowskiego z jakąkolwiek liczbą radnych, jesteście w stanie, gotowi do rozmów i do zawarcia koalicji, czy będziecie opozycją, która będzie punktowała rządzących? Na pewno w żadną koalicję z jakimkolwiek komitetem czy to partią wchodzić nie będziemy. Idziemy do Rady Powiatu Limanowskiego, żeby służyć mieszkańcom powiatu i żeby spełniać nasz program. Także na tym będziemy się skupiać. Jeśli którakolwiek z partii będzie chciała zagłosować za naszym programem, no to jak najbardziej zachęcamy. No. Dziękuję. Proszę przekazać na koniec mikrofon Bartkowi. Bartek, minuta na to, abyś w telegraficznym skrócie przedstawił najważniejsze rzeczy waszego programu, no i gdzie można o tym programie poczytać. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście hasło, które skrótowo opisuje ten program, czyli aktywny powiat dla ciebie, taki powiat chcemy budować. Powiat, który słucha mieszkańców. W naszym programie można znaleźć postulaty dotyczące referendów lokalnych w najważniejszych sprawach. Można znaleźć postulat utworzenia opiniotwórczej senioralnej oraz młodzieżowej Rady Powiatu Limanowskiego. Uważamy, że słuchanie głosu młodzieży, jak i seniorów jest bardzo ważne i pomaga znaleźć konsensus w bardzo wielu sprawach. Takie senioralne rady, choć chociażby istnieją na Kielecczyźnie. Jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę, nie musimy patrzeć daleko. Takowa znajduje się w Nowym Sączu. Dodatkowo w naszym programie można znaleźć także postulaty dotyczące otwartości Rady. To znaczy, uważamy, że transmisje posiedzeń Rady powinny być dużo łatwiej dostępne. Chociażby transmisje w serwisie YouTube. Wiele powiatów w taki sposób transmituje swoje posiedzenia. Nasz też może. Dodatkowo uważamy, że na stronie powiatu powinna się znaleźć, ja czarno na białym, aktywność radnych, złożone interpelacje, wypowiedzi, zapytania lub ewentualnie taką aktywność przedstawić w formie raportów. Starosta powiatu tarnogórskiego to potrafił. Nasz przyszły starosta też będzie potrafił takie raporty wykonywać. W takim razie, moi Państwo, słyszeliście Komitet Bezpartyjnych i Konfederacji. Ja wam serdecznie dziękuję, że odwiedziliście nasze studio, no i mam nadzieję zobaczyć się podczas chociażby obrad sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Dziękuję wam bardzo.